Powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Pewna babcia postanowiła kupić sobie jakiegoś zwierzaczka, żeby nie czuć się samotna. Jednak w zoologicznym zastrzegła, że zwierzaczek nie może być kłopotliwy. Facet w zoologicznym zaproponował papugę, gdyż będzie ona na pewno wspaniałą towarzyszką. Jednak babcia zapytała jeszcze, czy nie byłoby problemu z zabieraniem jej do kościoła. Facet odpowiedział, że nie powinno być problemów, wystarczy posadzić sobie papugę na ramieniu i ona spokojnie będzie sobie siedzieć i czekać. Tak więc babcia zakupiła papugę, była bardzo zadowolona z towarzyszki, a gdy przyszła niedziela, posadziła ją sobie na ramieniu i poszła do kościoła. Gdy usiadła w ławce, papuga zaczęła się rozglądać, ale była spokojna. Jednak gdy mszasie zaczęła, papuga głośno zaskrzeczała cholera. Ale tu zimno. Babcia zawstydzona uciekła z kościoła i przez cały tydzień tłumaczyła papudze, że tak nie można. Papuga sprawiała wrażenie zawstydzonej, więc babcia następnej niedzieli znów zabrała ją do kościoła i znów na początku była grzeczna, aż do momentu, gdy msza się zaczęła i ptak znów zaczął skrzeczeć. Cholera. Ale tu zimno. Babcia znów zawstydzona uciekła z kościoła, jednak tym razem poszła do zoologicznego poskarżyć się na ptaka powiedziała facetowi, że papuga zachowuje się niegrzecznie w kościele i nie wie co z nią zrobić. Facet powiedział, że jest na to rada. Gdy papuga znów zacznie być niegrzeczna, trzeba złapać ją za pazury i zakręcić kilka razy w powietrzu. Babcia zapytała, czy to działa, a sprzedawca zagwarantował powodzenie operacji. Tak więc kobieta zabrała ptaka i zadowolona poszła do domu. Gdy nadeszła niedziela, babcia znów usiadła z papugą w ławce i znów, gdy zaczęła się msza, papuga zaskrzeczała: cholera, ale tu zimno! Natychmiast babcia złapała ptaka za pazury i kilka razy zakręciła nią w powietrzu i postawiła znów na swoim ramieniu. Papuga zszokowana potrząsnęła chwilkę głową i zaskrzeczała. I jeszcze jakieś kurwa huragany.